głowie, jak bandanem. Ja sobie wiążę na prawym ramieniu. Nie, rozwiązuję. Ale to dodaje plus 10 do ataku. Słucham? Tak, kiwam głową. Nie rozwiązuję. Nie jesteśmy... Gengu, nie jesteśmy postaciami w jakiejś grze, żeby to miało znaczenie. Oczywiście, że ma. Morale. Zdejmuję prawie wszystkie paski, oprócz jednego na prawym ramieniu. Skoro tak wam bardzo... Dobrze, okej. Morale. Dobra, okej. Rozumiem, dobrze. Mogę spróbować. Nie gwarantuję, ale spróbuję. Do kamuflażu też daję bufy. Jak? Cicho, nieważne. Co powiedzą, że ten wielki cybernetyczny ninja jest jakiś podejrzany? Nie, patrz, to on ma pasek nasz, to na pewno jest ktoś ze swoich? Nie. Jaki wielki cybernetyczny ninja? Nikt mnie nie zauważy. Czy możemy już wyrazić tam tej grze? Potem przyjadę, jak wykopujecie drzwi. Nie. Lisa się zaklada. Ten specyficznie rozkłada takie kartonowe pudło. Co? W którym się chowa. Do Metal Gear Solida Rysia. No, mamy cyber ninja. Dobra, nie gędzie. W zasadzie przez moment się zastanawiałem, żeby głównym bossem w tej bazie był wielki robot. Baza gdzieś na tym. No, co prawda nie na Alasce, ale ten. A nie lepiej Szogot jakiś? Słucham? Nie lepiej jakiś Szogot. Wiesz co, to byłby Szogot, ale w tym momencie jest tyle nawiązań do Metal Gear'a, że mamy z wielką ochotę przeskoczyć z akcją do momentu, kiedy stajecie twarzą w twarz z szefem tej bazy, który jest w wielkim mechu. Nie grałam żadnego Metal Gear'a. Dracza technicznie może zrobić wcześniej pojedynek z szefem tej bazy, piątującym mi się, albo myśliwiec. Co jest, kotek? No nie czuję tej serii sesji dalej zupełnie. Gdzie mi z tym? No ale na początku się dobrze dzisiaj bawiłaś, wydaje mi się. Ale w sumie nikt nie zmusza Draci, żeby z nami dalej grała. No nie, nikt nie zmusza Draci, żeby z nami grała. Jest ranna. Została w dłoni. Przepraszam. Za co? No ale mówię, żeby spróbować parę sesji i tak dalej. Dalej jakoś nie czuję. Nie wiem, czy to kwestia stingu, czy czego. No czy może faktycznie złą postać zrobiłam, no. A co Blades mi się podobają, a niestety Shadow zmęczony. Dobra, fajnie, ale jedziemy dalej, czy nie? No, jedziemy dalej. Kot, chcesz jeszcze dzisiaj grać, czy wolisz sobie odpuścić? Że Riko zostaje się... No dobra. Sobie odpuszczę, przepraszam. Yes. Spoko. Spoko, i tak było fajnie. Te sceny, co tam były, to ten. Jeśli say so. Słucham? Jeśli tak mówicie, nie jest zabawy życzę. Dobrze, Drasiu. BKC. Nie. No to nie będziemy można dzwonić po Otakona. To może zostawiamy ją po prostu, żeby pilnowała baru razem z Redem. A poza tym jest ranna, więc Liza może mówić, że nie warto, żeby szła. Czyli co, tam są takie wielgachne drzwi, nie wiem, jak do schronu, czy to są bardziej takie... No, coś, znaczy, tak, dobrze zakamuflowane... drzwi schronowe. Dobra. No to zakładając, że chcemy tam się wejść i robisz, nie wiem, skradanie czy coś, to ja podchodzę do tych drzwi i robię pukanie. I ostatnie puknięcie to jest takie wielkie wyjebanie tych drzwi do środka. No Boże, kręcę głową, co za pozer. Dywersja! Wy nie wiem, możemy zrobić flashbacka w ramach treningu do tego, do Blade'sów, że mówimy, dobra, to ja wyważam drzwi i robię dywersję, a wy się przekradacie jakimiś wentylacją czy coś takiego. Proszę, nie. Nie, wait, to Tori się przekrada jakąś wentylacją, tak? A to tak. Przecież on sobie poszedł osobno. No. Gdzieś jest. Pojawi się w najbardziej odpowiednio fabularnym momencie. Wydając holda. Tori Schrodera. Nie wiesz, gdzie jest? Póki się... No dobra, to ponieważ narobiliście hałasu to i wchodzicie do tej bazy, to znaczy w zasadzie Hikari i Lisa wchodzą na przypale, bo Gengu się schował w cieniach. Mhm. Oczywiście postawiliście natychmiast na nogi obronę, ale ponieważ elitarnych muków już pokonaliście, to myślę, że znaczy nie bardzo chce mi się robić rzuty na wszystkich tych pojedynczych ziomków, którzy do was strzelają w czasie, jak się przebijacie. Czyli możemy założyć, że wyszło nam zajebiście. Tak. Dobra, wiesz co? Czy może być taka chwilka scena, że tam jakiegoś... że gdzieś tam pod ścianą tłukę jakiegoś z tych ziomków i tam mówię, dobra, posłuchaj, jak się będą cenicy przesłuchiwać, to powiedz, że ten, jeśli będzie to taka babka ze spiczastą czapką wiedźmy, to powiedz, że ten koleś z włócznią wyglądał zajebiście, nie? Jeb. Mogę to słyszeć? Tak. Tak, możesz. No Boże, tak, już jebłeś mój, odchodzisz. Jak tak klepię po ramieniu i nawet mi cię nie żal. Nic nie słyszałaś. Jeśli powiesz to komukolwiek... No co? I odbiegam. Dobra. Co to za linki? Aha. Do Metal Gear. Tak naprawdę można było chodzić w tym pudle? Tak! Tak, tak! Pudełko Chan. O Boże. To jest jeden z głównych memów całej serii. Tak. Najśmieszniejsze jest to, że muki w Metal Gearze nigdy, ale to nigdy nie interesują się tym pierdolonym pudełkiem. Yup, just the box. Tak. Nieważne, że nagle na środku bazy leży pudełko. A Boże, i wyskakuje. To co też jest wątek, że możesz rzucać świerszczykami, nie? Żeby zawodowy żołnierz na służbie, w trakcie patrolu, pilnując przed intruzami, zaczął się, wiesz... Tak. Ale to jest jej, on wyskoczył i wskoczył z powrotem do tego pudła, oni dalej się nimi nie zainteresowali. No. Yup. WTF. Przecież ten karton był uszkodzony. To jest karton, Chan, to jest niezniszczalne. Zapewne w którejś części jeszcze ten plakat jakiejś babki był na górze nadrukowany. Ja wiem, czemu on jest niewidoczny, bo ma morę na sobie. No. Ten karton. No. Dobra, tak czy siak, przebijacie się przez bazę. Tori tymczasem wszedł jakimś bocznym wejściem, niezauważony na razie. I kompletnie ignorowany. Dobra, Tori, to co, na co przypadkiem się natykasz, kręcąc się w miarę losowo ten po bazie, to jakieś archiwum, w którym zbierają dane na temat eksperymentów, które robili. Huh. I to nie tylko w tej lokacji. Okej. Okay. Tak myślę sobie, kurde, Riko by mi się przydała. Ten ujęcie na Riko, jak boli, I taki plaster na nadgarstku, tak na krzyż. Tak. Nie wiem, tak drapię się po głowie, patrzę, czy jest jakaś wyszukiwarka, czy coś, to zaczynam sobie wklepywać słowa klucze. Postrzeganie czasu, wymiarowość. Napisz do Riko. Napisz. Okej, okay, powiem w ten sposób. Pojawia się seria plików zatytułowanych Poszerzone postrzeganie temporalne. Okay. W informacjach niestety o projektu nie ma informacji, z którego sajta są to badania, ale jest wideo, które jak włączasz, to widzisz w takiej bardzo skomplikowanej klatce otoczonej kilkoma warstwami pola siłowego istotę z grubsza humanoidalną, z grubsza kobiecą, o dużych oczach, łysa głowa i skóra, która wydaje się, że... Znaczy, ma taki bardzo niezdrowy, szary kolor. Okej... Okay. No tak, nie ma informacji, z którego miejsca to było. Nie wiem, gdzieś mają jakąś... I to jest, rozumiem, raczej taka no, główna rzecz, jedyna taka istotniejsza z tych elementów. Znaczy są jeszcze jakieś tam bardzo naukowym językiem napisane eksperymenty, które robili na tej istocie. Zrozumiałeś z tego tyle, że to... Istota ma znacznie szersze postrzeganie temporalne. To znaczy widzi jednocześnie wiele możliwych przyszłości i wiele możliwych przeszłości. Okej, to nie wiem. Zaczynamy... A do tego muszą ją trzymać w bardzo złożonym containment unit, ponieważ ma zdolność dowolnego przemieszczania się w czasie i przestrzeni poprzez wyskakiwanie poza konwencjonalny kontinuum czasoprzestrzenne. Dobra, znowu drapię się po głowie, zaczynam kombinować, nie wiem, więźniowie, kratka czasu, lista baz. Nie wiem, czy daje sygnał mniej więcej w jaką stronę. Znaczy, tak, jeżeli nic więcej nie z tego nie wyciągnę, to powiedz, bo, ale no, tam zaczynam coś kombinować z... wiesz co? Okej. Jest jedna inna lokacja. Okej. Powiedzmy... Gdzie mogą mieć bazę? Wiem. Ukryta na takiej niewielkiej wysepce u wybrzeży Japonii. Okej. Dobra, nie, przez moment się zastanawiam, czy Tori by próbował coś kombinować z jakimiś pendrive'ami i zrać to, ale raz, że on chyba raczej nigdy... Nie, z drugiej strony on mi nie wydaje się taki, że on by coś takiego zrobił. Ale no nagle tak, o, no to jest osoba... On nie miał być bystry, ale po prostu zgrywa debila? Tak. No tak, ale z drugiej strony to nie znaczy, że on będzie chciał, wiesz, że zgra sobie, chociaż... Dobra, jak nie ma żadnego pendrive'a, no to nie zgrywa, jeżeli jest coś, co przypomina jakąś... Na coś można zgrać, bo on chyba sam sobie nie miał... Wiesz, macie wszyscy komórki, nie? No w sumie... W sumie można powiedzieć, że nawet może ją naładowałem przy okazji, jak wtedy medytowałem. Mhm. Więc co tam zgrałem? A, będzie taki... Może Riko nie będzie tak skupiała się na bólach, będzie miała ciekawe eksperymenty do poczytania. To ja za cholerę nie rozumiem. I niech zgadnę, jak to wszystko zgrałem, się odwracam, to jest takie... Technicznie może być. Dwóch żołnierzy celuje do ciebie. Inspektor Kot, Wydział, Departament Spraw Wewnętrznych, niezapowiedziana kontrola. Oni to wiedzą. Jeden sięga po krótkofalówkę, przykłada do ust i intruz na poziomie 4. Ale nikt mu nie odpowiada. Drugi mówi do ciebie, poddaj się. Dobrze, bardzo dobrze, podążacie za procedurami. Daję wam 5 z plusem. Ale właśnie informatycy muszą... Wiesz co, jeden odwraca broń, żeby ci przywalić kolbą w zęby. Okej, to wtedy, to w takim razie... znaczy to, co próbuję zrobić, to... znaczy jak on chce mnie strzelić, no to tak lekko się uchylić i jak jego ciało pójdzie do przodu, to po prostu... Przerzucić... Nie, inaczej. Złapać go i, no, i zrobić taki obrót, żeby rzucić go w tego drugiego gościa. No okej. No dobra, no to wpadają jeden na drugiego, obaj się przewracają, jeden odpala broń, pociski lecą w sufit. Ale za to bardzo zła kontrola strzału. Zobaczymy tam, chodzi, żeby tam gdzieś z boku, żeby odkopnąć broń i z, nokautować ich. Okej, dobra, bez problemu. Czyli po prostu gwizdząc wychodzisz sobie z tego archiwum. Tak. Gdzie idzie, nie wie gdzie, bo GPS-a nie ma. Dobra. Tymczasem reszta drużyny pomiędzy panikującymi naukowcami i próbującymi bronić bazy żołnierzami docieracie w końcu do poziomu, który przypomina, znaczy, którego nie da się inaczej opisać jak więzienno-eksperymentalny. Aha. W niewielkich i bardzo niehumanitarnie prowadzonych celach są porwane z lokalnej ludności głównie co słabsze jednostki, kobiety, dzieci. No i jak się bliżej przyjrzycie, około w sumie jest to około 10 osób. Wszyscy brudni, w kiepskim stanie, widać, że trochę niedożywieni. Jak się bliżej przyjrzycie, to widzicie, że robiono na nich różne eksperymenty typu wymiana części ciała na cybernetyczne, albo próby osiągnięcia symbiozy z jakimiś dziwnymi organizmami. Patrz, jak te cybernetyczne się poprzyjmowały. Różnie. Wiesz co, a na mojej twarzy się pojawia taki wyraz smutku, obrzydzenia i... Moment, czy ja wiem o tym pasożycie lisy? Jak to jest? Chyba no. Nie wiem. Nie wiem. Okej. Każdy ma swoje sekrety w tej drużynie. Więc wychodzimy z tej trójki, ja jestem taki najbardziej normalny i w tym momencie oni mogą we dwójkę zobaczyć moją trochę taką reakcję na na ludzi, którzy przechodzą trochę podobnie do nich. Właśnie mówię, to jest trochę takie obrzydzenie, trochę takie przerażenie, no i też sporo smutku, że kogoś coś takiego spotkało. Nie wiem, może w przyszłości będzie jakaś reakcja na to, albo jakieś fochy czy coś, więc tak tylko rzucam. To okropne. I rozglądam się, jak można ten cel otworzyć. Lisa przestaje się skradać. Wychodzi z pudełka. Jop. Gdzie jest najbliższy strażnik? Aktualnie poziom jest pusty, bo wszyscy są albo pouciekali, albo są pokonani i leży może ze dwóch strażników nieprzytomnych. Okej. Podchodzę do jednego z nich. Mhm. Zaczynam mu stymulować receptory bólu. Okej, on się zaczyna zwijać i wrzeszyć z bólu. W tym momencie słyszysz takie lekkie łupnięcie dochodzące za jednego z przewróconych biurek. Odwracam się w tamtą stronę. Czy wyczuwam tam jakąś istotę? Tak, stanowczo wyczuwasz kogoś żywego. Mówię po prostu wyjdź. Jesteś i tak w moim zasięgu. Dobra. Za biurka powoli z uniesionymi rękami wychodzi kobieta w naukowym kitlu. Pierwsze, co się rzuca, to długie czarne włosy i duże cycki. Pierwsze, co się rzuca. Dosłownie. Well, in your face. Tak. Okej. Lisa wskazuje na cele, jak ich wypuścić. Spokojnie, on wpisze kod, podchodzi do cel, zaczyna coś klikać. Uej, łapię ją za rękę. Piszesz kod i co się stanie? Wszystkich nas tutaj gaz. Naprawdę uważasz, że zagazowałabym sama siebie? Nie jestem aż tak oddana sprawie. Tak, patrzę na ją z góry, z dołu. Tak uważam. Podaj mi kod, ja go wpiszę. I pamiętaj, że stan i samopoczucie więźniów będzie dokładnie tym, co będziesz odczuwać w bardzo niedługiej chwili. Jeśli spróbujesz coś kombinować. Tak. Może najpierw nie zacznie coś kombinować. Ona tak patrzy, a niby jak to zrobisz? Wiesz co, przełączam jej zmysły z bólu ze zmysłami jednego z więźniów. Okej. Ona najpierw krzyczy z przerażenia i prawdopodobnie z bólu, ale potem zaczyna mówić fascynujące! Skuteczna symbioza z gatunkiem... podaje jakąś tam łacińską nazwę. Ha, wiedziałem. O czym ona mówi? O niczym istotnym i lepiej by było, żeby zamilkła. Ty, ale czekaj, żeby nam podała poprawny kod do otwarcia może. Przestaje podtrzymywać wymianę zmysłów. Mhm. Ona dalej patrzy na ciebie, Liza, i tak mówi, czy mogłabym cię zbadać? To mogłabyś posunąć nasze badania od lata do przodu. Na początku tego dostajesz czaw w mordę ode mnie. A teraz chcę poprawny kod do tej klatki. To tam podaję ci serię 6 cyfr. Lisa, ale chcę, żebyś ty z niej wyciągnęła poprawny kod, bo nie wierzę temu, co ona mówi. Co w tej sytuacji możemy... Tak więc słyszę się, jak one się bawią, próbuję jakoś otworzyć te klatki siłowo, da się? Halo? Bo w sumie nie pamiętam opisu, to są takie klatki, wiesz, z kratami i tak dalej, czy takie klatki... Bardziej w sensie takich małych pokoików z pancernymi drzwiami. Próbuję te drzwi pancerne otworzyć. Tak na siłę. Kopiesz w nie? Znaczy nie, wyrywam je, bo jak kopnę, to mogą im zrobić krzywdę. Znaczy, podejrzewam, że gdybyś użył swoich... Nie no, mogę je zlaszować do ściany, to też jest opcja. No znaczy, że właśnie jeżeli byś użył swoich mocy, to jesteś w stanie je wyrwać tak ręcznie, to raczej nie. Jeden token? No, nie musisz wydawać tokenów na niewalkowe rzeczy. No to nie, no to ja tak zrobię. Okej. Że oni tam ją przesłuchują, a tam w tle słychać takie łup, łup, łup. Wiesz co? Ta pani doktor przygląda się twoim staraniom i lekko się uśmiecha. A wy... Te drzwi się otworzyły? Jeszcze nie. Ale widać, że zamek coraz słabiej trzyma. Z każdym uderzeniem. Czy tam z każdym pulsem grawitacyjnym, który próbuje je wyrwać z zawiasów. Okej, czekaj, ona się uśmiecha? Czekaj, na chwilę przerywam. Co jest w tym zabawnego? Nie wolicie jej... Torturujecie ludzi? Jeżeli wysadzisz drzwi, to tam... Nie, po prostu jesteście fascynujący. Niech ktoś ją weźmie ode mnie, bo naprawdę zaraz... Przykro mi, nie jesteś w moim typie. I... wyrywam te drzwi. Okej. W momencie, gdy wyrywasz drzwi, zaczyna wyć kolejny alarm do kilku, które już wcześniej wyły. Natychmiast wszystkie wyjścia z pomieszczenia zamykają się, spadają takie wielkie po prostu sztaby metalu, blokując przejście. Pojawia się głos Containment breach, containment breach. Incineration in 10. 9. 8. Jak to wyłączyć? Szybko do tej... Oraz zakłada ręce na piersi, się uśmiecha. Ej, czy moje szkolenie ninja obejmuje jakieś tak niesamowicie czułe punkty, które sprawiają... Znaczy sprawiają sprawiają niesamowitą przyjemność, bo od bólu masz Lisę. Właśnie od bólu mam Lisę, ale też nie zadać jej aż tyle bólu, jeśli się uśmiechnę satysfakcjonująco czy coś takiego. Jestem cybernerdem, zapomniałam. Dobra, zaczynam wpisywać 1 milion różnych cyferek. Znaczy, no nie wiem, próbuję jakoś nie musisz, to nie musisz wklepywać klawiatury, może się podłączyć. Tak. Będzie szybciej. Dobra, podpinam się i próbuję to jakoś obejść. Okej, to jest takie... Gengu słyszy w momencie, gdy jego mózg gwałtownie przyspiesza po podłączeniu się do komputera. Okej, wszystko się rozmywa w zielonych cyferkach, tak? Tak jest. Okej, będę twierdził, że to jest Defy Danger wykorzystując twoje moce? Są jego moce, tak. No są, techniki. No tak, więc plus skill. Okej. Czyli to +2. +2! No bo mi się nie dodaje. Okej. Właśnie nie wiem, czemu no attribute was found or Gengu skill. Dobra, wybierz coś z tych opcji. Maga widocznie rzuca. Nie, bo akurat jako też mam uprawnienia, że mogę sprawdzić to makro. O, słabe te opcje. Coś ty? Jeśli zostawimy coś ważnego, to zostawimy na pewno tą wielką okę. Albo kogoś z naszych. Albo więźniów. Wielkooka jest w innej bazie. Księżniczka jest w innym zamku, więc wiesz. Dobra, większe kłopoty są fajniejsze. Okej, udaje ci się otworzyć jedne z drzwi i spowolnić... udaje ci się otworzyć klatki, udaje ci się spowolnić odliczanie do 1 minuty, ponieważ system nie pozwala ci całkowicie go wyłączyć. I udaje ci się otworzyć jedne drzwi. Stąd, tak? Tak. Aha. Obawiam się, jakbyśmy zostawili kogoś w kłopotach, to byłby to Tori zamknięty gdzieś pod ziemią. Nie. To oczywiście byliby ci więźniowie. Tori byłby śmieszniejszy, jakbyśmy go nie spotkali. Znaczy, śmieszniejszy tak, ale moralnie trudniejszy wybór byłby, kurde... Znaczy inaczej, ciekawszy pod tym względem, że dałby wam szansę dalej kombinować, jak ich uratować, nie? No tak. Dobra. Ej, możemy spróbujcie otworzyć to. Słucham? Przerwę na kolację, to w tym momencie pauza, zanim zaczniemy kolejną akcję. Tak. Możemy zrobić chwilę przerwy, jak chcesz. Okej. No tak. Okej. Ja z miejsca ostrzegam, że koło 11 możliwe, że będę musiał rodziców przywieźć z popijawy. Znaczy, wiecie, technicznie rzecz biorąc możemy zacząć od tego, znaczy skończyć sesję też na tym, że po prostu wbiegacie do kolejnego pomieszczenia, które okazuje się hangarem z wielkim mechem, nie? No ale to tak. W tym momencie? I na dzisiaj na razie skończyć. Też nie mam nic. Chyba, że chcecie sobie jeszcze dzisiaj z mechem powalczyć. No, moglibyśmy jeszcze godzinkę zagrać, nie? No. Możemy. No, w sumie mniej niż godzinę, bo zrobienie kolacji... W sumie pomyślmy, tutaj będzie jeden mech, a na tej wysepce w Japonii to będzie cały tankowiec z systemem wystrzeliwującym takie mechy jak ten tu. Ja, tak. To co, kończymy dziś? Czy gramy jeszcze? Tobie masz czas zagrać, póki jest ta godzinka, w trakcie walki możemy znaleźć jakiś moment cliffhangerowy. Ewentualnie możemy naprawdę na razie zrobić sobie tą przerwę na kolację, potem zrobimy ewentualnie przerwę dla Mavericka. Ja nie czuję potrzeby, żeby dzisiaj się kłaść przed północą. Ja tak samo. No ale przyznam szczerze, że ja do północy to teraz mam taki tryb czasu, że o północy za już będę tutaj schodził. Aha. A ja muszę do toalety w tym momencie. To może się zdecydujecie beze mnie. O północy dobijemy, no. Wczoraj miałem już koło 11, tak. Miałem taki zjazd, że... Ale się powiem w ten sposób, do 4 godziny w zasadzie prawie, że graliśmy, z przerwami co prawda, ale graliśmy, więc ja myślę, że można na dzisiaj dać sobie spokój. Na następnej sesjach coś się lepiej ułoży, bo raz, że już mamy zaraz walkę, a zaraz po tym jak z tą miejscem się załatwimy, to już jest lead na następną lokalizację. No tak. A ja będę miał też więcej czasu, bo nie zestatowałem sobie akurat takiego bossa. Więc sobie spokojnie zestatuję bossa, żeby była fajna walka i przygotuję też coś, co znajdziecie w tej następnej bazie, tak? Poza oczywiście podstawowymi celami. Właśnie, Blacku, czytasz Man of the Moon? Nie kojarzę nazwy, więc...